Cześć, z tej strony Michał, a w tym odcinku pokażę Wam, jak przygotować domowe masło orzechowe. Jeżeli robicie już masło orzechowe w domu, warto to zrobić od zera, od samego początku i samemu wypiec orzeszki, wtedy będziecie mieć dokładnie masło takie, jak lubicie i będziecie wiedzieć dokładnie to, co jecie. Bazą są w takim razie surowe orzeszki, bez skórki, to są akurat ekologiczne orzeszki w naszej przetwórni. Będzie potrzebna blaszka do pieczenia, papier i wysypujemy taką cienką warstwę orzechów. Dlaczego orzeszki należy wypiec? Dzięki wypieczeniu, odpowiedniemu wypieczeniu orzeszków masło będzie miało taką płynną, krymową konsystencję i będzie dokładnie taki, jak lubicie. Także w naszej przetwórni mamy taki duży 5-metrowy piec, ale można to również zrobić w domu, będzie troszeczkę inny proces, bo tam jest również takie delikatne osuszanie orzeszków, ale tutaj je wypieczemy. Tak wyglądają orzeszki wysypane surowe na blachę. Będziemy je piec w piekarniku w temperaturze 175 stopni przez około 20-25 minut. I to jest taka ważna uwaga, orzeszki będziemy piec na podstawie koloru, nie na podstawie smaku, ponieważ orzeszki takie z piekarnika nie będą smakować od razu dobrze, one będą musiały sobie potem jeszcze odparować, także nie sugerujcie się tym, jak one smakują. Wypieczcie orzeszki tak, jak wydaje Wam się, że lubicie. Ja lubię tak w skali od 10-stopniowej na takie 7, troszeczkę mocniej wypieczone i tam tak właśnie wypiekę nasze orzeszki. I tak co 7 minut sobie wstrząśniemy blachą, żeby były równie wypieczone z każdej strony i zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Prawie 10 minut pieczenia za nami, zobaczymy, jak tam nasze orzeszki. Wstrząśniemy nimi trochę, żeby się przypiekły fajnie z każdej strony. I czekamy dalej. 25 minut i osiągnęliśmy taki stopień wypieczenia. Są takie złociste, jak dla mnie są to orzeszki idealne. I teraz najważniejszy punkt, którego nie możecie pomijać. Proszę Was o cierpliwość, orzeszki muszą naprawdę dobrze ostygnąć. Nie chodzi tylko, żeby były zimne, ale chodzi też o to, żeby ta para z nich wyszła, one muszą być suche. Także dajcie im naprawdę minimum tyle czasu, żeby one były chłodne, a najlepiej jeszcze więcej. I będziemy przechodzić do kolejnego kroku, a jeżeli nie chcecie czekać, jesteście niecierpliwi, zapraszam Was do sklepu Rossmann, tam znajdziecie nasze masło orzechowe w każdym sklepie Rossmann oraz online na ekogram.pl. Ja teraz czekam i wracam do Was, jak orzeszki wystygną. Orzeszki nam ostygły, są już fajne, chłodne. Tutaj mam blender, to jest najciekawszy test, ponieważ mam nowy blender, stary mi się spalił, mam taki dość słaby blender Ninja, budżetowy bym powiedział i nie wiem, czy się w tym blenderze uda nam te orzeszki zrobić, ale wszystko się okaże, będziemy improwizować. Zobaczycie sami najwyżej, czy każdy blender się nadaje do przygotowania masła orzechowego. Orzeszki nasypane, tak wyglądają z bliska. I zobaczymy, czy nawet taki zwyczajny ninja da radę. Będziemy blendować je pulsacyjnie. Jeżeli macie kiepski blender, lepiej jest dać jak najwięcej orzeszków, żeby on był bardziej wypełniony. Wtedy nie będzie tej pustej przestrzeni. Nie będzie trzeba tak czepać tym. Czas na test domowego masła orzechowego. Jak widać, w każdym blenderze da się to zrobić, ale łatwiej byłoby rzeczywiście, gdyby tych orzeszków było jeszcze troszeczkę więcej. Pachnie bardzo ładnie. Konsystencja też jest płynna. Także jak widzicie, nawet taki blender daje radę. Bardzo dobre masło. Także jeżeli chcecie więcej takich filmików, zostawcie proszę łapkę w górę, subskrybujcie kanał i pamiętajcie, że wszystko zaczyna się od orzeszków.